byłam wczesną nastolatką i już czułam, że coś jest nie tak na tym świecie. Kobieta jest cały czas taka tłumiona od wieków. Z tym patriarchatem jest coś nie tak. I się na to nie godzę. Ten moment, kiedy sędzia podnosi twoją rękę do góry, to jest w ogóle no, lepsze uczucie niż orgazm. Pod koniec grudnia 2015 wywalczyłam złoty medal, zostałam mistrzynią Polski amatorskiego MMA. Rozłożyłam ręce i sobie zrobiłam taką rundkę dookoła oktagonu, ale tak jeszcze się cofnęłam i ja właśnie wtedy pomyślałam, a chuj, zrobię jeszcze jedną, bo to jest moja wygrana i tyle na to czekałam. Jakby ja nie przeżyłam nigdy czegoś takiego już później. Hop. Widzę, że tak jest. Hop. O właśnie. MMA obejmuje dwie płaszczyzny walki. Walkę w tak zwanej stójce i to są techniki bokserskie, kickbokserskie, tajski boks, karate i walka w tak zwanym parterze. Łączy się elementy uderzeń, ciosów, kopnięć, ale też obalenia, rzuty. Można zakładać różne dźwignie na różne stawy, dusić kogoś. Chcę wygrywać, to nie jest tak, że ja chcę startować znowu, tylko po prostu chcę wygrać. Lubiłam robić zdjęcia i gdzieś tam mi to chodziło po głowie, chociaż trochę się bałam, że może to już za późno, czy już 25 lat, to trzeba iść do pracy, brać kredyt. Uparłam się gdzieś tam, chociaż wszyscy mówili, nie no co ty, jaka filmówka, ty się na pewno tam nie dostaniesz. Pomyślałam sobie, kurczę, jak mam studiować fotografię, to tylko tam. Chociaż najbardziej fotografia mi zbrzydła w momencie, kiedy zaczęłam pracę w różnych redakcjach. Pracowałam jako fotoedytorka. Pamiętam, że był taki moment, jak podszedł do mnie redaktor i powiedział, słuchaj, zrób tu zbliżenie, bo my musimy wiedzieć, czy ta panna w końcu miała majtki, czy nie miała. I ja wtedy sobie pomyślałam, nie, co ja tu robię? No i odeszłam z tej pracy. No i lecimy. Lewa ręka zaczyna, prawa poprawia i prawa noga kończysz. Nisko do o. Dobrze. Dobrze noga. Dawać. Dobrze. O to chodzi. No. Serek super. Nie trasz pozycji. No dobrze, Aneta. I teraz z góry. Prawie. No, no dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze, ładnie. Dokładnie, musisz wjechać. Prawa noga. Pamiętaj, że na zawodach w dosiadzie nie bijesz w głowę. Uwaga, 5, 3, koniec. Dobrze. Woda, super. No. Bardzo dobrze. Walki będą twoje, są już twoje.
Luźno na nogach, pamiętaj. No. I uwaga, zaraz pełna moc. Hop! Wolę przyjść do Sylwii, jakby którą lubię i szanuję, niż trenować u kogoś, kto się głośno zastanawia, czy powinien jeść kebaby, skoro nienawidzi Arabów. 3, 2, 1, dobrze. Wciąż bardzo dużo kobiet, jak przychodziło do mnie na treningi, to pytało o samoobronę. I uwaga, hop! Max! 3, 2, dobrze. Gonił mnie w nocy Menel. Bardzo to przeżyłam. Stwierdziłam, że no coś jest nie tak, skoro ja tak bardzo przeżywam. To, że musiałam uciekać przed jakimś no, starym dziadem, który ledwo po prostu wszedł, jeszcze niósł ze sobą jakieś takie wielkie siaty. To 300%, nie? Żeby było. Pan czul, 300%. Wiesz, co to znaczy? Nawet gdybym mnie teraz gonił, to raczej nie zrobiłoby na mnie większego wrażenia. 2, 1, zmiana! I jedziemy. Dobrze, na maksa. Cia. Ja długo szukałam klubu, w którym mógłbym trenować bezpiecznie jako osoba queerowa. Dobra, no i już, i w nią, śmiało. Przyjmuję testosteron od pół roku, ale jakby to nie miało znaczenia. Jakby dla Sylwii przyszedłem pierwszy raz 2,5 roku temu tutaj do klubu i przedstawiłem się jako Sebastian i byłem Sebastianem. Sylwia jest inną trenerką. Jakby przyciąga ludzi o określonej wrażliwości, mam wrażenie. I zamieniamy. I akcja na maksa. I nie biegamy, tylko poruszamy się w pozycji. Na początku było to dziwne, że sparujemy z facetami. Trzeba było się przełamać. Ja musiałam sobie przełamać to, żeby też kogoś uderzyć. I też, żeby przyjąć cios od faceta. Ten moment, kiedy ja idę do przodu, to właśnie już powinieneś uciekać. Dokładnie. No i znowu. Chodzimy sobie, kontrolujemy. Sparowanie z dziewczynami na początku było dla mnie różnicą, ale dziewczyny przeszkoliły mnie nieraz naprawdę i nieraz pomagały o litość. To było w 2011 roku. Poznałam Sylwię, to ona studiowała wtedy fotografię w Łodzi i pracowała jako fotoedytorka i w ogóle ta sztuka walki, to jest takie jej hobby. Tu jest taki social space, tu jest siłownia, tu jest prysznic. Odezwała się do mnie znajoma, że ma taki pomysł i chciałaby zajęcia takie trochę z samoobrony, trochę sztuki walki. Ale pięknie! Wow! Nie było wtedy w Warszawie miejsc takich, gdzie można by było w stricte dziewczyńskim gronie uczyć się sztuk walki. I jak odchodziłam z pracy, to sobie pomyślałam, no dobra, to lecimy z tym, bo masz tylko na następny miesiąc, żeby opłacić czynsz, więc jak to nie wypali, to jesteś w dupie. Co tu się dzieje? Była w sytuacji jakiejś takiej frustracji zawodowej i miała to wielkie marzenie. Jakby poczułam wtedy, że wow, to jest to, co ja chcę robić w życiu. Tamten czas był w ogóle super. Bardzo w ogóle ta grupa pierwsza, którą prowadziłam, czyli wy tutaj przedstawicielki, no była wyjątkowa. Ja muszę ci powiedzieć, że ja tęsknię czasami za tym poczuciem siły, które wtedy miałam. Ona potrafi wśród tych dziewczyn, wśród wszystkich grup, wytworzyć poczucie wspólnoty i przynależności. Nowe działy? A, okej. Okay. No dużo, no. Ja się zatrzymam na tej, moim zdaniem. Ja też. Nie, moim tak. zdaniem ta już była. Ja widzę też, jak wiele z tej siły się przełożyło potem na to, żeby zajebać z jakimś toksycznym chłopakiem, żeby znaleźć sobie inną pracę. I ta taka śmiałość, która tutaj panowała na zajęciach, też przekłada się potem na codzienne decyzje. Bardzo często upominam ludzi, żeby trzymali gardę, czyli żeby trzymali ręce wysoko i zaciskamy pięści. I ktoś tam odkrzyknął, ale serce jest otwarte. A ja mówię, dokładnie, otwarte serca, ale pięści zaciśnięte. I to mnie tak strzeliło od razu. Miałam to szczęście, że trenowała u mnie w pierwszej grupie dziewczyn Paulina Reiter, której będę wdzięczna już zawsze. No.
I wtedy pomyślałam, że muszę napisać ten artykuł do wysokich obcasów, że to jest coś, co my mamy, a co inne kobiety też mogą mieć i że to trzeba pokazać. Poczuła, że to jest tak na tyle ważne, żeby o tym napisać. I rzeczywiście po tamtym wywiadzie ta tak zwana machina ruszyła. Patrz, żeby, pamiętaj, żeby nie tu, tylko tutaj jak szybko, dynamicznie uderzysz, to tak ci tu trochę spada. Sport zawsze był obecny w moim życiu od początku, ponieważ mój tata bardzo był aktywny i to on uczył mnie i mojego brata pływać, uczył nas jeździć na nartach, raczej zachęcał nas do uprawiania sportu. Między nami jest 2 lata różnicy. Ja jestem starszy o te 2 lata od Sylwii. Zawodowo poszedłem w zupełnie innym kierunku niż Sylwia, ponieważ ja zajmuję się modą męską. Mamy bardzo różne charaktery, natomiast jesteśmy uparci, zawzięci, tak? Zarówno Sylwia, jak i ja. No w ogóle jak byliśmy mali, ja i mój brat, to raz byliśmy razem u ortopedy i lekarz powiedział mojej mamie, no, takie nogi jak ma córka, to syn powinien mieć, a takie nogi jak ma syn, to córka powinna mieć. Moja mama nie jest walczącą feministką, ale no ja jestem. Dawno temu, jeszcze w liceum, nauczyciel od PO powiedział, że bo dziewczyny to się nadają tylko do kuchni, do pieczenia ciastek i wiecie, chłopcy, do czego? I wykonał taki ruch biodrami. No i ja wtedy wstałam i powiedziałam, że nie zgadzam się na coś takiego i mam je przeprosić w tej chwili i wszystkie dziewczyny, które są tutaj w klasie. Byłam zawsze taka zbuntowana, niepokorna. Taka troszeczkę autodestrukcja. To ja to miałam w okresie nastoletnim i właśnie też wydaje mi się, że w sporcie ciągle tego szukam. Tak jakbym dążyła do jakiegoś samozniszczenia. Sylwia była bardzo buntownicza i wojownicza i bezkompromisowa. Była w jakichś subkulturach i na pewno nie dogadywała się ze skinami, bo tak 90. była przecież wojna między skinami i punkami. I popracuj, kolano, na tarczy, na tarczy. Mocno tarczy, na prawe, na prawe. Prawe, stokie. Dużo imprezowałam. No wiadomo, tam próbowałam różnych rzeczy. Jak zaczęłam trenować sztuki walki w wieku 19 lat, to robiłam to czysto amatorsko, rekreacyjnie i w ogóle jeszcze wtedy nawet papierosy paliłam. O to chodzi. Miałam poczucie, że znalazłam sport dla siebie, chociaż już wiedziałam, że raczej będę szła bardziej w taką stronę full kontaktową. Chciałam walczyć ostro. Nie jestem w stanie właśnie przestać wtedy, kiedy mam kontuzję, no bo po prostu zawsze daję z siebie więcej niż maks. Już? Nie posłuchałaś mnie. No nie będę ci to wypominać. No wiem, no nie posłuchałam. Prosiłam grzecznie, nie rób. Chyba ten największy ból już minął, nie? Jeśli czegoś nie może zrobić lub nie powinna, to na ogół tego nie robi. Z małymi wyjątkami. No, o Jezu, ja to czuję. Kurczę, ile tu treningów zrobiłam. 50.
Nie, naprawdę, jak sobie to przypominam, to aż oblewa mnie zimny pot. Łatwo nie było wbiegać tutaj. I to sprintem. Sprintem na maksa i później zbiegasz i od nowa, i od nowa, i od nowa. I tak po prostu do wyżygania. Nie chcesz się przebiec? Nie. Może się z nim przebiegniesz. To ty się przebiegnij. Nie, nie mogę. Biegnij, Michał, biegnij. Nie mogę, dziwny dowcip, groteskowy mocno. Przerobiłam chyba każdy typ faceta. Mężczyźni trochę się boją silnych kobiet, ale tak jak patrzę z perspektywy czasu, to uważam, że po prostu słabi mężczyźni boją się silnych kobiet. Słabi w sensie psychicznie. Jestem tłumaczem, głównie beletrystykę tłumaczę, czyli generalnie praca w domu przy komputerze ze skrzywionym kręgosłupem. Mój obecny partner, Michał, jak się poznaliśmy, to najbardziej mnie w nim jakoś tak ujęło to, że jak się zapytał, czym się zajmuję, to nie zareagował, co, wow, jak to, tylko w ogóle tak totalnie normalnie. I tak jestem, myślałam, wow, pierwszy raz się to zdarzyło. Jeżeli chodzi o sport, to nie widzę żadnego rozróżnienia pomiędzy sportem męskim a żeńskim. Facet, jak trenuje sztuki walki, czy sporty walki, czy jestem, nie wiem, zawodnikiem MMA, czy bokserem, to jest, a, okej, okay, wow, fajnie, super. A dziewczyna to zawsze, o, tak, naprawdę? A weź coś pokaż, albo, a jak to jest? A nie bałaś się? Często tak, że jak mówię komuś, że trenuję MMA, to jest od razu, o, pewnie bijesz swojego chłopaka, albo już się ciebie boję. Ludzie jakoś tak starają się doszukiwać, jakoś łączą to z psychologią, że coś było właśnie nie tak z moim tatą. Inaczej się trenuje kobiety, inaczej trenuje się mężczyzn, oczywiście. Kobiety mają to do siebie, że częściej mają fochy niż mężczyźni. Tak przynajmniej z doświadczenia wiem. A nie szkoda ci twarzy? Czy ja teraz wyglądam jakoś źle? Nie. No a swoje przecież przyjęłam. Na spokojnie, na razie początek slow motion, ręce, nogi, różnicowanie dystansu, płynne, szybsze wymiany. Okej, walcz. Szybciej odkręcaj na kontrę ciało. Na początku było trudno. Pojechała na zawody i wrócili w nocy. I Sylwia trzymała swoją czapkę taką zimową przy nosie. I ta czapka była ubrudzona krwią. Powinna być szara, ale tak naprawdę byłaby brązowa od krwi. Jechałam karetką i tak się kiwałam i tak, o Jezu, no to już wiem, z czym to się je, ale dostałam po prostu bombę, że co to teraz ze mną będzie. Zacząłem mieć poważne wątpliwości, czy dam radę. Musiałem zdecydować, czy chcę być z taką osobą, czy nie. Czy chcę być z Sylwią, czy nie. Trzy, dwa, jeden i lecisz. Hop, wchodzisz, akcja, wygrywasz, wychodzisz. No. Ja trenowałam dwa razy dziennie, sześć dni w tygodniu. W trakcie walki słuchała komend, więc walki były naprawdę okej. No. Rączki chodzą! Dobrze, Aneta, walka jest twoja! Dobrze, dasz radę!
Ona zaraz nie będzie miała siły. Wytrzymasz. Lewa ręka, ona już nie ma siły. Dawaj, noga! W grudniu, pod koniec grudnia 2015 wywalczyłam złoty medal. Zostałam mistrzynią Polski amatorskiego MMA. Kręciłam nazwy klubu. Okay, a co powiedziałaś? Nie wiem, czy nie będzie. Gdzieś nie wypierdziesz. Po wygranych mistrzostwach Polski amatorskie MMA powiedziałam trenerowi, że chcę walczyć zawodowo i że chcę się szykować do walki zawodowej. Do pierwszej zawodowej walki Sylwia musiała zrzucić znaczną ilość kilogramów. 74 kg to jest taka moja naturalna waga i finalnie ja wniosłam na wagę 62,800, co było wyczynem. Ja ostatni raz tyle ważyłam w 5 klasie szkoły podstawowej, jak miałam 12 lat. Był taki moment, że leżałam w piance windsurfingowej w gorącej wodzie i już się nie pociłam, bo nie miałam czym. I wtedy wpadłam w spazmy. Patrzysz na osobę, która widzisz, że ją boli, widzisz, że cierpi i w sumie nie możesz jej pomóc. Czerwony narożnik ustaje! Weszła do oktagonu, miała na trybunach rzesze fanek, które krzyczały i dopingowały. To już ją zadowoliło. Trudno zakładać, że wygra, ale sądziłem, że ta walka będzie trwała dłużej. 20 sekund. No, także, no było to dosyć ciężkie dla mnie. Po prostu przegrałam tą walkę, zanim weszłam do oktagonu. Także tak. Dostałam w błędnik tutaj z lewej strony. No po prostu chciałam wstać, ale już nie byłam w stanie, bo no to tak błędnik to tak jakbyś wypił, nie wiem, litr wody na raz. No po prostu ścina cię. Trudno jest opisać uczucie, kiedy widzisz, gdy osoba, którą kochasz, nagle upada, próbuje się podnieść, ale się chwieje na nogach. To jest... Bardzo chciałam znowu spróbować walczyć, no i prawie do tej walki doszło, kolejnej, drugiej. Już prawie miałam wagę zrobioną i się rozchorowałam. I ja wtedy sobie pomyślałam, po prostu koniec z tym, że ja już po prostu i fizycznie, i psychicznie, już mam dość, ten roller coaster już po prostu się wykoleił. Zrobiła takie założenie, że ciężko trenuję, poświęcam się temu, więc odniosę sukces. I kiedy zabrakło tego ostatniego elementu, to trochę się posypało. Wytatuowałam sobie datę tej walki. Znaczy teraz nie wiem, czy bym to zrobiła. Wtedy to zrobiłam, tak na gorąco. Ja bym swoje porażki nie wytatuował sobie na ręku, bo ja o swoich porażkach zapominam. Chciałam o tym pamiętać. Nie chcę się w to jakoś zagłębiać. Nie masz tego, co sobie tam gdzieś na początku wymyśliłaś. To nie znaczy, że nie masz niczego. No ale wiesz, w sumie to... I tak bym to zrobiła, nawet jakbym wiedziała. No dokładnie. Nawet jak właśnie jakby ktoś mi powiedział, że nic z tego nie będzie po tylu latach operacja, męki. Nos, i dokładnie bark, w operacjach, i tych, po prostu treningach do wyżygu i tego cierpienia. Wybity. I tak bym to zrobiła, bo kurczę, dużo zyskałam jednak. Dwa.
zdecydowałam, że zacznę dźwigać, podnosić ciężary. Konkretnie trójbój siłowy klasyczny. Będę startować w kategorii minus 72 albo wyższej. Czy chciałabym stanąć na podium? Kurczę, no. Chciałabym. Czemu nie? Przecież jestem wojowniczką. Chcę wygrywać i tak jak wiem, że jestem dobrą trenerką i coraz lepszą i cały czas się rozwijam przecież trenersko, po prostu chcę poczuć jeszcze raz zwycięstwo.